Projekt Sierra Gordy pozostaje strategicznym projektem w tym sensie, że jest obliczony na perspektywę ponad 2 dekad. W związku z tym musimy patrzeć na ten projekt z perspektywy całego Life of Mine. Z pewnością chcemy kontynuować ten projekt, nie ma planów wyjścia z działalności na Sierra Gordy, w związku z tym to, co musimy zrobić, to jest doskonalić naszą działalność operacyjną, która pozwoli nam uzyskać te dodatnie przepływy finansowe, na których nam zależy, a jednocześnie uniknąć kolejnych dużych wydatków kapeksowych na inwestycje. Wydaje się, że w obecnych modelach jesteśmy w stanie taki efekt uzyskać w rozsądnym czasie, właśnie bez ponoszenia dodatkowych inwestycji. Druga faza projektu została zatrzymana z powodu oczywistego. Miała zostać sfinansowana z zysków z fazy pierwszej, których nie ma. W związku z tym musiałoby się to wiązać z ogromnymi dodatkowymi nakładami. W tej chwili nie ma takich możliwości, żeby zwiększyć w istotny sposób poziom naszego zaangażowania kapitałowego. W związku z tym musimy działać w warunkach takich, które wynikają z obecnej sytuacji operacyjnej, która jest wyznaczana poprzez poziom uzysków, które dalej są mniejsze niż zakładane, i przede wszystkim musimy dojść do nominalnych wartości produkcyjnych. To jest jakby priorytet, żeby w ogóle myśleć o czymkolwiek, to musimy wykorzystać ten potencjał, który jest w ramach obecnej operacji, a tu jeszcze trochę nam brakuje, chociaż niedużo na szczęście.